Znajdujemy się w Miejskiej Komisji Wyborczej, gdzie zapytamy o frekwencję, a ta chyba podczas tej drugiej tury wyborów troszkę niższa. Tak, istotnie niższa frekwencja. O godzinie 17:30 w całym mieście głosowało 26,34% uprawnionych. Przy tak niedużej frekwencji, no też dwóch kandydatach tylko, wyniki wyborów poznamy pewnie dużo szybciej niż miało to miejsce podczas pierwszej tury wyborów samorządowych. No możemy tak zakładać, jest znacznie mniej liczenia, mamy w tej chwili tylko jedną kartę, a nie cztery. Wiemy, jak rozkładały się głosy, gdzie mieszkańcy najchętniej głosowali w naszym mieście? O godzinie 17:30 największa frekwencja była w obwodzie numer 2, to jest Szkoła Podstawowa na ulicy Niskiej.